A słońce, piasek, ciepłe, wygazowane piwo. Jak na skupa Ali. Zastanawiacie się pewnie, co ja tutaj robię. Sobie tak ostatnio zadupcają, że z tego dobrobytu wyjechałem z ziomkiem na wakacje do São Paulo. Zapytacie, czemu filmy są tak rzadko? Odpowiedź jest prosta. Słuchajcie, jak ja się lubię opierdalać. Jak ja lubię nic nie robić, po prostu całymi dniami łazić, bimbać i mieć na wszystko wyjebane. To się po prostu w głowie nie mieści, jak ja to kocham. Ale koniec tego dobrego. Gra oficjalnie już zdechła, więc czas, żeby... Ostatecznie rozpierdoli! FC24. Zaczynając od początku, w pierwszej drużynie Footies nie było nic ciekawego, ale za to w drugiej... Ale niestety, lewy kosztował zbyt dużo, żebym mógł go kupić z rynku, a w paczkach miałem pecha jak zwykle. Jednak nie mogłem się poddać, wiedząc jak bardzo moja drużyna potrzebuje Roberta Footies. Wykonałem więc SBC o paczkę z gwarantowaną różową kartą i liczyłem tylko na niego. Robert Lewandowski! Jak sami widzicie, już na samym starcie jest naprawdę dobrze, a przecież przed nami jeszcze dużo świetnych trafów i kart. Po trafieniu lewego otworzyłem paczkę 10 piłkarzy 84+, i trafiłem w niej Di Natale, który niestety nie był nic warty, jednak wciąż miał fajne statystyki i overall na kartę na ławkę w moim zespole. Tyle, że nikt tutaj nie przyszedł dla kart nadających się wyłącznie na ławkę, dlatego zrobiłem pika, jeden z czterech piłkarzy, gdzie również była szansa na kartę Footies, a po otwarciu ujrzałem... Dla niego Olmo. Tak, tego, którego Barcelona prawie nie zarejestrowała w La Lidze, chociaż wydali na niego 60 milionów euro i pozbyli się Gundogana tylko po to, żeby go pozyskać. Tak czy inaczej, Olmo wleciał do składu, a ja dalej otwierałem paczki. Dużo paczek. Jak na to, jaki mamy etap gry, musiałem się nieźle natrudzić, żeby coś trafić. Już raz cię przepaliłem. Co prawda żadnej z trafionych kart nie wrzuciłem do składu, jednak dzięki nim porobiłem parę ciekawych moim zdaniem SBC, chociażby takich jak... It's Messi! Zrobiłem też Raula oraz Vieirę, a żeby wzmocnić obronę, wykonałem wyzwanie o Pacho, bo był tani. Oraz wyzwanie o Bobiego Mura, bo też był tani. Zrobiłem ewolucję Bereszyńskiego, a konkretniej to dwie, po których ma 98 overalla, czyli prawie tyle, ile powinna mieć jego podstawowa wersja. A kończąc formację defensywną, zrobiłem także ewolucję jakiegoś Cześćka z Lipska i wybrałem akurat jego tylko dlatego, że miałem go w klubie i zgrywał się z Olmo. I w ten oto sposób mamy skład oceniony na 98. No, chyba że ktoś patrzy na ławkę rezerwowych, bo z nimi jest już 97 oceny. Ale żeby ten skład miał rzeczywiście 98 oceny, kupiłem Kerr 99 z rynku oraz zrobiłem SBC o Rolfo. Zgadnijcie sami dlaczego.
Dodałem na ławkę Smith, którą trafiłem w randomowej paczce i teraz ten skład miał rzeczywiście 98 oceny. Jednak posiadanie kobiet w najlepszym składzie zbudowanym w tej edycji kłóciło się z moimi przekonaniami, więc opamiętałem się i wysłałem panie tam, gdzie ich miejsce. Przypomniałem sobie, że mamy wrzesień i karty stoją na rynku za bezcen, a ja akurat miałem trochę pieniążków, więc poszedłem na zakupy i tak oto kupiłem Besta 98 De Bruyne w wersji za euro, zresztą tak samo jak Musiale, oraz Martineza za Copa America. Z paczek, które w międzyczasie zdobyłem, trafiłem Góreckę i Zachę Futis oraz karty, które posłużyły mi do zrobienia Rio Ferdinanda. Choć na tym zdjęciu wygląda trochę bardziej jak czarny pan. Ostatnią już kartą w moim ostatecznym składzie w FC24 jest zawodnik, którego nigdy bym się nawet nie spodziewał, że trafię, a jednak. Zresztą zobaczcie sami. Pele 99! O kurna, a ja go skipnąłem.